Witam gorąco na moim kanale i zapraszam do prawdopodobnie nowej serii z polskiej gry zwanej po polsku Koniokrad, po angielsku ciężko mi ją wypowiedzieć, Rassler. Dlatego skupię się na polskiej nazwie Koniokrad. Ponoć nawiązuje stylem do pierwszego GTA, czyli widok z góry. Tradycyjnie zobaczmy, co mamy. W ustawieniach. Krew razy jeden. Ciekawe. Tradycyjnie pościszam troszeczkę. Muzykę przynajmniej. I zaczynajmy. Łatwy, średni, kuźwa. Biorąc pod uwagę, że gry przechodzę rzadko i się zniechęcam, to może wezmę łatwy. Później ewentualnie przestawię, jak się okaże, że będzie za łatwo. Trzeba jakieś wyzwanie w grze mieć. A lowborn guy named Guy, and he would be the toughest medieval motherfucker making trouble with his homie buddy. Would you want to hear a story or just kick some ass, yo? Koleś rapujący. To ma być takie właśnie wymieszanie czasów teraźniejszych ze średniowiecznymi. Krowa na dachu. To chyba nasz bohater się spił i leży. Przypuszczam, że tutaj w sianie to assassin leży. Okej, czyli teksty są pisane, nie mówione. Ogarnij, jak się chodzi, okej. Podnieś butelkę, okej. Czyli wystarczy na... Kurde, chciałem powiedzieć... Nie podnosi się butelki, tylko... się wchodzi na nią i on automatycznie chyba pije. O Boże, już? Walka?
będę blokował parowo. Okej. To te mordoklepanie to takie jak w tym, w Kingdom Come. W sumie mam Kingdom Come. Królewskie wydanie, może zagram kiedyś. Liczę, że jakiegoś patcha może wypuszczą na nowe konsole. Wtedy by to bardziej mnie zachęciło. Wciśnij Y, wsiąść na konia, ok. Lub oddać hołd? Co to jest to oddać hołd? O matko. Gdzie mam jechać? A chyba nie w tą mańkę. Nie, z miasta mam wyjechać? Jeść na spotkanie. A, to tak jest. A to niebieskie, to co to? A strażnik, okej. Okay. To jakby zawirowania w powietrzu, to rozumiem, osoby pokazane są. Jakie graffiti, kurwa. Aha, tu się nie da wjechać. Pędź młody, pędź. Jakie pasy normalne. Zaraz, tutaj było. Nie, myślałem, że przemalowywanie. Jakiś questik na górze jest. A, w sumie ja tam jadę. O, coś wypada ze skrzynek, warto zapamiętać. Gaj, ty zachlany w trzy dupy kretynie, spóźniłeś się. Miałem pewne trudności osobiste po drodze. Ta, chyba z utrzymaniem pionu. Bady też ma kasę. Trochę żyga chyba. Bady. Capnij go, przemaluj w Pimp a Horse. A potem odstaw. O! Przemalowywanie koni? No w sumie jak to ma coś z GTA. Buchnij konia, no dobra. Od razu rozumiem kradzież. Gra z tego co się orientuję raczej jest zrobiona pod nowe konsole, w sensie usprawniona, bo wymaga instalacji na nowym dysku SSD. Inaczej nie chce się odpalić. Okej, okay. Jak się schodzi? Y-kiem, dobra. Rozumiem, że pewnie do miasta muszę wrócić. A nie! Myślałem, że te zawirowania powietrza to, że jest gdzieś postać niedaleko jakaś. A to po prostu teren odkrywa. Okej. Okay. Żeby krzaki na przykład nie zasłaniały. Ekstra. Jaka policja, kurwa. O, świetnie. Jezu, jak tu się jedzie. Aha. Ściana była. Chyba niepotrzebnie do miasta wjechałem. Ciekawe, czy da się driftować koniem. Aleje.
Dobrze, że nie trzeba go było trochę bardziej zgubić. Muszę opanować jazdę na koniu, bo to jest podstawa w tej grze, jak rozumiem. Dostać trofnego konia Bademu. Czyli co tutaj? A nie, kuźwa, niżej. Jezu, jak ja jeżdżę. Do tej szopy trzeba wjechać. My God. No, mamy pierwsze zadanie z głowy. Sam pijany mistrz. Widzieć widza, czytać nie umiem. Pół królestwa i rękę. Królewna, okej. Wróć do domu, by zapisać stan gry. Gdzie ja mam dom? A. Ciągle zapominam, że ta strzałka coś pokazuje. Podniesiono kijek. Ale on biega jakby ten. Nieważne. Co to jego stara? A nie, to mama. To niezły safe. O kuźwa. Jaka maszyna. Serio? To się prawie farming zrobi. Może będzie lepsze od farminga? Ciśnij X. Kuźwa. Ale mają pomysły. No kurde, jak ja miałbym to zaorać takim jednym pługiem, to... Ale bogata rodzina, ona dwa konie stać. Ciekawe, czy fizyka gleby jest. Farming nawet w najnowszej osłonie nie będzie miał fizyki gleby, tylko jakieś ten efekty graficzne udające 3D. Się naorałem. Zdobyto 4 punkty umiejętności, okej. I co, poszedł? Preorder, no tak, kupiłem preorder, kupiłem. To ma umiejętności. Gaj. Kurde, jakie imię swoją drogą, Gaj. Nie spada z najszybszych koni. O, to są jakieś szybsze konie? Regeneracja. Mi się wydaje, że to podnoszenie rzeczy by było ciekawe. Tylko mnie nie stać. Kuźwa, 6 punktów. 6 punktów mama, 8. Kusza przeładowywuje.
Dobra, pójdę w zdrowie chyba. Chyba trzeba w walkę iść, tak mi się wydaje. Trafienie kupą? Kuziwa, co oni tu wymyślili? Dobra, to chyba trzeba tradycyjnie iść w przetrwanie na początek. Ale widzę, że można też wyzerować umiejętności, jak się coś źle rozda. Spoko. Wciśnij X, żeby zapisać. Ok. Zapisaliśmy. Po cholery mi ta halabarda. Jak się ją chowa. Tak jest przewrotka. Haczy mam halabardę. Pięści, kijek. Kuszę nawet mam. To chyba gówno jest. Efekty dźwiękowe, dobra. Zobaczmy, co nam dzisiejszy dzień przyniesie. Sezon na rycerzy. Aha, czyli na turniej idziemy. Zabierz pochodnie, coś dzisiaj cholery nie ciemno. Wciśnij do góry, by zmienić tryby wybranej broni. W tym przypadku kij na pochodnie. Jeźdź do herba. Rozumiem, że to jest mój konik. Kopytacz. Zastanawiam się, czy jeździć drogami, czy polem. Kuźwa TNT. To jakbym tu wjechał, to by to wybuchło. Lepiej nie sprawdzać. Dobra, śmigaj. Młody, bo... to tutaj jest? W sumie, jak zrobili parkingi, to da się to zaparkować? Czy to tylko takie? Chyba, że ajaj. Tu widzę chyba kończyka dla mnie na turniej. Kolejne łysy. Strzel z kuszy. Coś tak czuję, że eliminujemy po kolei rycerzy, a potem wstąpimy w turnieju i go wygramy. Być może. No kuźwa, ale... strzelanie dziwne. Ciekawe, czy da się biegać i przeładowywać. Chyba nie. Ta, no jest napisane przecież. Stój bez ruchu w miejscu, by przeładować. Mogę tego konia wziąć? Wow. Zabij rycerza, okej. Ale on hałasuje. Ciekawe, czy duża mapa jest. Sporo. Jednak Polacy potrafią gry pisać.
tu coś do zebrania jest? Nie jesteście w chwili poszukiwane. Swoją drugą, tak zacząłem się zastanawiać, czy może jakiś taki kawał będzie i Wiedźmina jakiegoś spotkamy. W sensie co? Ten? To jest rycerz? A nie. To jest rycerz. O kurwa. To chyba muszę się z nim ponawalać trochę. Kuźwa. Ale mu się schodzi z tą halabardą. Tak, tak. Coś czuję, że jakbym tą halabardę chyba dostałem za preorder. Jakbym jej nie miał. I co teraz muszę? Co wcisnąć? A, skorzystaj z wozu na ciała. Ale ciało muszę jakoś podnieść. Czy jak? Skorzystaj z wozu na ciało. Bliżej tego wozu nie ma? Prowadzi brykę i przeładowywuje. To spoko. Co mam najechać? A tego już nie muszę podnosić? Jak na razie spoko gierka, podoba mi się. Ciekawe, czy ktoś przyluka mnie i będzie mnie śledził, znaczy gonił. Dobra, da się przyspieszyć, spoko. Myślałem, że jakaś pani stoi na rozdrożu i czeka wieczorową porą na męskie ciepło. O matko. Jak ja mam tam wjechać? Wciąż takie świeże. O! Czyli mamy dodatkowy zarobek w razie czego. I ta muzyka jak z GTA prawie. Dobra, mamy jakieś ulepszenie. Gdzie to jest? A. Umiejętności. 4 punkty. Cóż możemy za 4 punkty? Kusza przeładowuje się szybciej. Kurde. To by było przydatne. Powiem szczerze. To ja już mam wykupione chyba tego konia.
Ciekawe, po co mi bardy? O, konie też się męczą, kuźwa. Dobra, wezmę to. Zróbmy jeszcze jedno zadanko może. Biegaj, młody, biegaj. A przez potek przeskoczysz, czy jak? Aha, przeskoczył. Zobaczmy, cóż ten bard oferuje. Nic nie oferuje. Aha, czyli jako takiej muzyki w grze nie ma, tylko jak bard gra na rogu, to wtedy się słyszy. Kurde. Spoczko. Tylko czemu ja muszę biegać taki hektar? Jakaś bryka by się przydała. Zobaczmy może ten. Jest tutaj. Nie ma. Klawiszologia by mi się przydała. Może jest jakoś przyzywanie konia albo coś. Nie wiem, czy to daleko, czy blisko, bo bym wziął sobie ten wóz. Ale nie, blisko jest dobre. Ten jak gra. Gość, który zna gościa. Odszukaj Stacha. Facet jest bardem i to on zabierze się do fałszerza. W sumie teraz zauważyłem, że prawą gałą się obraca w miejscu, a lewą się owszem obraca, ale się też porusza człowiek. O, nawet Moonwalker mi się udaje zrobić. Dobra, ale królestwo za konia, kuźwa. Ciekawe, że na walkę z rycerzem mi tego nie dał. Ty, no ale... Potrzebuję jakąś brykę. Tu stało coś. Mogę sobie to wziąć? Czy ja? A co tutaj leży? Miecz jest już w ekwipunku, okej. Wolałbym co prawda konia, a nie wóz cały, ale przynajmniej się jedzie. O kuźwa, człowieku, jak ty jeździsz. Co kuźwa? Człowieku. Ja pierdziu. Ciekawe, jak to się skończy dla mnie takie złapanie.
Chodźcie stan. Wiesz, nie uciekam. Ciekawe, jakbym sobie konia strażnika wziął. Kuźwa, jedzie następny, a ja ruszyć nie mogę. Serio. Jezu. I co, tak będzie stał się patrzył? Tu widzę, że będzie walka. Aha. To se nagrabię. Może gdzie to są jakieś te plakaty, żeby zdjąć. Jest to jakaś mapa? Coś podpowiada? Okej, tu jestem na dole, jest przemalowywanie, dobra. Jadę się przemalować. Może kiedyś zapamiętam tę mapę. Kuźwa. Okej, widzę plakat do zdjęcia. Co to mi pomoże? Mogę tylko wjechać na to, czy muszę zejść? Świetnie. Gdzie ta Ameryka? Aha. Sto sztuk złota? Kuźwa. Chyba na tym etapie gry to wolałbym... No. Umrzeć. Co tutaj grozi za... O Boże, człowieku. Gdzie ten zamek jest? Dobra. Wysłannik istot galaktyki świata. O, swoją tarczą. Ja go w ogóle osłoniłem? O, świetnie. Rozumiem, że to taka wersja Jaskiera. No kuźwa, ojciec. Zatrudnij barda. Ciśnij X, by zatrudnić barda Stacha. I co? Pasnij barda lub ciśnij, by zmienić piosenkę.
Aha, czyli taką muzykę mogę sobie poprzeć. Daleko ten bard jest? Serio? Rozumiem, że teraz forma samouczka ze zrywaniem. Plakatów. Aha. Czyli wystarczyło jeden zerwać. Myślałem, że będę musiał powozu szukać, żeby z nim pojechać. No jak ludzie nie przechodzą przez pasy, to mogę ich chyba przejechać, kurde. Jeju. Dobra, wsiadamy. Pięć tysięcy sztuk złota, spoko. Kolejne 4 punkty wpadło. Dobra, zaparkujmy. Spoko gierka wygląda, podoba mi się. Nie wiem, jak ja to wszystko dogrywał naraz. Znowu będą odcinki. Raz na tydzień może wpadać. Bo teraz wkręciłem się trochę w Get Even. Też Observer mi się podoba. Pociągi też po nowym patchu mi się chce pogrywać. Boże, jeszcze Psychonauci, część druga, czeka. Mafię chciałbym skończyć. Kuźwa, życie mi nie starczy. Ale dosyć już pieprzenia. Zakończmy ten przepiękny odcinek. Na pewno z chęcią powrócę jeszcze do tej gry niedługo. Dzięki za obejrzenie tego i zapraszam na kolejne wkrótce. Hej!